Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No tak jak to mówił Karol Marx i Engels, jak mu tam było na imię. No w każdym razie dwóch teoretyków, amatorów, komunistów, Marx i Engels, no to mówili, jak prawdziwi komuniści, wszystkie budzień bogate. Dlatego mówili, że rewolucja komunistyczna wybuchnie w Niemczech. Na wybuchła w biednej Rosji. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, miała wybuchnąć w najbogatszym kraju kapitalistycznym, czyli w tym czasie to były Niemcy, no, gdzie proletariat miał się zdenerwować i wszyscy mieli być bogaci. No i teraz Ameryka zwalczała komunizm już od lat. Wprowadzała ten wolny rynek, tą demokrację, wolność słowa, prawa człowieka, niezbywalne prawa człowieka, czyli tak zwane boskie prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. No ale uniemożliwiała powstanie komunizmu w Korei. No, połowa Koreańczyków do tej pory jest pod jarzmem komunizmu. Starała się zwalczyć strefy wpływów Rosji. W Chinach pomagała, jak kiedy walczyli z Japończykami. No, później komuniści wyrżnęli rząd przedwojenny i wygonili na Tajwan. No, przymierzają się napaść na Tajwan również. Beijing, Biden chyba na to pozwoli. Także, że może być napad Chińczyków komunistycznych na Tajwan. No później był Afganistan komunistyczny, Somalię, nie Somalię, Iraki i tak dalej. No ale w Ameryce doszli do wniosku komuniści, wszystkie budzie bogate, czyli to znaczy mniej więcej chyba po rusku, że wszyscy będziemy bogaci. No i chcą być bogaci. Ameryka jest na tyle bogata, że od 60 lat komuniści powolutku wchodzili do szkoły, do szkół, do polityki, do środków masowego przekazu, no i zwyciężyli. Na dzień dzisiejszy trzeba powiedzieć, że opanowali. Na jak długo opanowali? No mam nadzieję, że nie na długo, bo ludzie się budzą. Ludzie się budzą. No terroru komunistycznego, stalinowskiego, jaruzelskiego nie będzie. Nie będzie obozów koncentracyjnych, nie będzie obozów internowania. No na razie jedyne co, to firmy prywatne środków masowego przekazu likwidują głosy konserwatywne. No ale to na każdą akcję jest reakcja, tak? Jeżeli są jednostronne, państwowe, można powiedzieć, no jeszcze nie upaństwowione, no bo te Twittery, te Facebooki, prędzej czy później, jeżeli byłby jednopartyjny system, a nie będzie, no to wszystko zostałoby upaństwowione. No tyle tylko, że jest ta przeciwwaga, jest ta reakcja, jest te działanie inne. Ten Parler został w makabryczny, komunistyczny sposób zniszczony. W zasadzie Parler trzymał swoje informacje na serwerach komunistycznego Google'a, czyli YouTube. No i ten, co miał właściciel magazynu, powiedział, że w zasadzie nie będzie magazynował walizek czy rzeczy właściciela, który płacił za przechowywanie. No to jest makabra. To jak za Jaruzelskiego rozmowa kontrolowana. Człowiek płacił za rozmowę, a rząd mówi, co można mówić, a czego nie można mówić. No ale wracając do zagadnienia. No pandemia, panika 19, w zasadzie ten koronawirus zniszczyła szkolnictwo samo w sobie. No, znaczy szkolnictwo samo się zniszczyło. Po prostu rodzice zaczęli zauważać, co się dzieje. To jest największy ruch w tym szkolnictwie to można powiedzieć XIX wieku. Ronald Reagan, kiedy? No tam on był 1985 rok, czyli 15 plus 21, no to 36 lat temu, no to on właśnie powiedział, no bo on był gubernatorem w Kalifornii, jeszcze kapitalistycznej, jeszcze wolnorynkowej. Na dzień dzisiejszy Kalifornia została opanowana kompletnie przez komunistów. Kalifornia ma największe podatki, 12-13%, ludzie tam lgnęli, bo klimat jest przyjemny, tam nie ma mrozu,
tam są dobre warunki od Pacyfiku, no ale zrobił się kompletnie komunistyczny. Tam Meksykanie uciekali z tego socjalistycznego Meksyku i tam wprowadzali socjalizm, całe wschodnie wybrzeże socjalistyczne tam wywędrowało, bo płaciło za duże podatki, to uciekło do filmy tam się zaczęły, dlatego że tam łatwo było produkować filmy przez 12 miesięcy, no i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Reagan był gubernatorem w Kalifornii i został prezydentem. No i on taką opowiastkę miał, taką anegdotkę, on mówił, że on nie odszedł, że on nie opuścił Partii Demokratycznej, no bo on był członkiem Partii Demokratycznej. On mówi, ja nie opuściłem Partii Demokratycznej, to Partia Demokratyczna opuściła mnie. No i tak to wygląda, że w zeszłym roku, no to jest doświadczenie większości rodziców. Większość rodziców uważa, że to nie oni opuścili szkołę, tylko cały ten system szkolnictwa, tylko system szkolnictwa po prostu opuścił ich. Także Polacy w Ameryce, jeżeli narzekacie na system szkolnictwa, no to głosowaliście właśnie na nich, głosowaliście na tych ludzi, głosowaliście na komunistów w Chicago. Chicago to jest trzeci największy system szkolnictwa w Ameryce. No i teraz będzie strajkował. Teraz będzie strajkował, pomimo tego, że tam jest ta majorka, prezydentka Lori Lightfoot, ona mieszka ze swoją własną żoną. No, murzynka, wygląda dosyć dziwnie, no ale jest majorką. Wybrali ją chyba tylko dlatego, że ma żonę. No i ona błaga nauczycieli, żeby nauczyciele wrócili, no ale związki zawodowe, budżetówka, ludzie, którzy żyją z podatków podatnika, we wszystkich stanach, Los Angeles, Boston, Cleveland, Philadelphia, Washington, wszyscy po prostu nie chcą iść do szkoły. Lightfoot błaga Chicago, żeby wróciło. W Nowym Jorku przedstawiciel związków zawodowych powiedział, za cholerę nie wracamy do szkół, może we wrześniu, tak, mają płacone, na bezrobocie nie idą, nie dotyczy ich te 10 milionów bezrobotnych, no to ich nie dotyczy, a oni mówią, że nie pójdą. W San Francisco teraz, no to jest w zasadzie materiał na cały filmik, Rada Zarząd Edukacji w San Francisco głosował parę tygodni temu na temat zmiany nazw, no bo wszystkie te szkoły są imienia takiego, to oni 6-1 przegłosowali, że 44 szkoły będą miały zmienione imiona, czy dedykowane pewnym postaciom, a to tylko dlatego, że jakiegoś człowieka, pradziadek miał niewolników, albo to, że ktoś tam coś jakoś powiedział, pozmieniali po prostu, tak jak komuniści z czarnego życia, znaczy rozwalali posągi, postacie, rzeźby i tak dalej, no to tutaj przegłosowali, że zmieniają i co było dedykowane, to oni mieli czas, żeby to zrobić, 44 szkoły zmienili, no ale to, żeby wpuścić dzieci do szkół, no to już nie zrobili. Miasto zaskarżyło Radę, Zarząd Edukacyjny, że muszą zacząć otwierać szkoły. No zasadniczo to te ilość dzieciaków wchodzących do szkoły to różni się, no bo Stany Zjednoczone Ameryki, no to jest Urząd Federalny w Waszyngtonie, powiedzmy, ale każdy stan ma swój ten senat, parlament, kongres, no i ma swoje prawa, które są ważniejsze od prawa federalnego w wielu miejscach, no ale można powiedzieć, że w publicznych szkołach, no to chodzi do szkoły mniej więcej 25 uczniów na setkę. W szkołach prywatnych chodzi 60 uczniów na setkę i większość szkół prywatnych jest otwarta. Na początku całej tej
tej pandemii, całego tego cyrku, no to, to było to zrozumiane. To nikt nie wiedział, o co chodzi, no ale ten CDC, czyli to jest Centrum dla Kontroli Chorób Zakaźnych, no to już teraz nawet mówi, że to małe są, że dzieciaki w szkole, no to się nie zarażają. Fauci, kretyn jeden, który jest odpowiedzialny za to wszystko, to jest najwięcej płatnym urzędnikiem w Ameryce. $460,000 rocznie, czyli to jest 1500, można powiedzieć, dzień w dzień, włączając soboty, włączając niedzielę. No i ten kretyn zaczął ostatnio mówić, rok temu mówił, że nie trzeba maseczek, na dzień dzisiejszy kretyn mówi, że dwie maseczki są lepsze niż jedna. Niedługo zacznie mówić, że trzy maseczki są lepsze. No jeżeli najlepsze, to chyba są z metalu albo z drewna w takim układzie. To już kompletnie, tam nic nie przejdzie. Tam kompletnie żaden wirus nie będzie w stanie przeskoczyć. No. Tyle tylko, że wiadomo, co się dzieje. Normalny wie, co się stanie, jeżeli ktoś będzie miał 10 maseczek. No i to on na dzień dzisiejszy właśnie mówi, że w szkołach nie jest. No ale każdy normalny wie dlaczego. Dzieciaki w szkole mają grypę, zasmarkane są 7, 8, 10 razy co roku, a dorośli w tym samym czasie są tylko raz czy dwa mają grypę. Także nieustanne zapalenia, jakieś przeziębienia uodparnia tych dzieciaków. Jak są zasmarkane z grypą, to i nie za bardzo będą łapały tego COVID-a. Niektóre, wiadomo, że są też uczciwi nauczyciele, że są niektóre kuratoria lepsze i gorsze, ale rodzice nie czekają. Rodzice po prostu nie czekają na następne wybory, nie czekają na następne decyzje, po prostu biorą tyłek w troki, no i głosują nogami, tak? Wychodzą. Dane statystyczne w Kalifornii, jeżeli mieszkacie w Kalifornii, też się popatrzcie. Od przedszkola do 12 klasy, no to jest 160 tysięcy mniej uczniów, tak? 160 tysięcy mniej uczniów. To jest rekord. W Nowym Jorku spadło o 50 tysięcy. Ogólnie rzecz biorąc, 1/4 szkół w Ameryce straciła mniej więcej 1/10 studentów państwowych. Chodzi mi o państwowe, bo oni gdzieś się tam uczą. W Virginii 50 tysięcy uczniów zniknęło z państwowych szkół. W Teksasie, Teksas tam, gdzie można broń nosić na wierzchu, taki bardzo konserwatywny, no ale niestety Austin, wielkie miasto w Teksasie, opanowane przez socjalistów, komunistów, no to tam 13% uczniów stracili, czyli komuniści i socjaliści głosują na komunizm, ale przychodzi co do czego, zabierają swoje dzieci z państwowych szkół do prywatnych. No i dlaczego Chicago, jak się pytali doradcy Bidena, dlaczego nauczyciele strajkują, no to ten doradca Bidena powiedział, chodzi o forsę. No to można powiedzieć, że komunista, ale można powiedzieć szczery. Ktoś się zastanawia, dlaczego ta majorka z żoną Lightfoot z Chicago, czy ten kretyn de Blasio błagają nauczyciele, żeby wrócili do szkoły. No dlaczego błagają? Bo rzeczywistość jest taka, że budżet na szkoły zależy od ilości uczniów w tych szkołach. Także jak uczniowie nie chodzą do szkoły, no to budżet musi być przycięty. Tak? To jest proste. Proste? No dla normalnych ludzi jest proste, dla komunistów jest niezrozumiałe, bo dla komunistów to pieniądze rosną po prostu na drzewach. Rodzice się denerwują to, co się dzieje z ich dzieciakami. Ogólnie poziom wykształcenia w angielskim, w matematyce, w podstawowych przedmiotach strasznie spadł. W Ameryce od 40 lat nauczana jest po prostu tylko teoria socjalistyczna. To wszystko jest najważniejsze. Transgendery, jakieś sprawiedliwość społeczna. To jest wszystko uczone. Historia jest do tyłu, geografia jest do tyłu, matematyka jest do tyłu, angielski jest do tyłu.
wszystko jest do tyłu, poza tymi komunistycznymi wymaganiami wychowania nowego człowieka, nowego obywatela. To jest śmiertelne. To jest śmiertelne dla, to jest koniec, można powiedzieć, dla Partii Demokratów. Także jak głosowałeś na demokratów, popatrz się, o co to wszystkim chodzi. Dlatego, że ludzie spierniczają z Kalifornii, właśnie wszystkie te socjalistyczne stany. Kalifornia, Illinois, New Jersey, Nowy Jork. Podatki katastralne spadają, podatki za uczniów spadają, podatki dochodowe, tam już ludzie nie pracują, to też wszystko spada. Także, że ilość tych miejsc nauczycielskich też w sumie będzie spadała. No ale to jest, prawda jest taka, że budżetówka, czyli nauczyciele, no to jest 100% socjaliści. Im nie zależy, żeby po prostu wykształcić. Oni chcą być pierwsi przy żłobie, no i to tyle. Kiedy ten doradca Bidena powiedział, że chodzi o forsę, no to chodziło o 2 tryliony, tak? Te 2 tryliony z budżetu państwowego, czyli z podatków Amerykanów, no to jest to, żeby załatać te dziury w tych budżetach stanowych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko chodzi ciągle o forsę. No do tego dochodzi jeszcze ten rodzice, którzy w zasadzie robią przewrót. To jest takie wrzenie rodziców, oni wstrząsają całym tym systemem, bo rodzice stracili wiarę w cały ten system państwowy nauczania. No i wszyscy przechodzą do prywatnych szkoły katolickie, które zawsze cienko przędły, no to też one są otwarte, one nauczają twarz w twarz, nie ma takich dużych zachorowań. Rodzice sami się organizują, robią takie mikroszkółki, także tam są 3, 4, 5 osób w domu, w dwóch pokojach i tak dalej. No jest to dosyć podobne, prawie że no jest to troszeczkę podobne, ale bardzo inne niż takie jednoosobowa, jednopokojowa szkoła we wsi 100 lat temu, która została zastąpiona przez kuratoria. Ta kuratoria i ten system państwowych szkół przejął to, no ale przejął, żeby nauczać socjalizmu i komunizmu. No niestety tak jest. Krytycy to mówią, że wszystko to spowoduje różnice w dochodach, że Murzyni i Brązowi będą jeszcze bardziej biedni. No tyle tylko, gdzie oni byli 30-40 lat temu, kiedy Brązowi i Czarni dawno doszli do wniosku, że szkoły w dzielnicach murzyńskich i hiszpańskojęzycznych są do dupy, są po prostu niemożliwe. I właśnie Czarni i Brązowi 30-40 lat temu uciekali do szkół czarterowych, uciekali do szkół prywatnych, no używali do tego, mieli kredyty podatkowe, mieli vouchery i tak dalej, i tak dalej. Także na dzień dzisiejszy biali liberałowie, socjaliści widzą to, co Murzyni i Brązowi mieli to od 40 lat i dopiero teraz rozumieją, dlaczego parę mil dalej w innej dzielnicy Murzyni uciekali do szkół czarterowych, bo doszli do wniosku, że szkoły publiczne są do tyłu. Wśród demokratów, no, czy coś się zmieni? Pandemia w zasadzie poruszyła ziemię pod szkołami, pod całym tym systemem, ale rodzice są mądrzy, tak? Rodzice są normalni, coś się będzie działo. Reformy nie będzie, nie było przez lata, nie będzie teraz i nie będzie przyszłości. Biden po prostu popiera wszystkich socjalistów, komunistów, no bo to jest budżetówka, oni zawsze głosują, związki zawodowe głosują na demokratów, na socjalistów, na komunistów, na większe podatki, na większą kontrolę i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu.
Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim republikanom, konserwatystom, którzy głosują na normalnych. Wszyscy komuniści, Polacy, którzy głosowaliście, słuchajcie, przemyślcie, napiszcie, co uważacie, czy mam rację, czy nie, ale niestety